i znów uderzam jak grom z jasnego nieba. Jak wiadomo, tworzę rap, sztab z PRA. Wielu porwał melanż, a mnie poezja. Niosę przekaz, że coś tu jest nie tak. Życie to temat rzeka, taka ósemka. I to, że wywiera na nas presję, to nie eureka. To nie eureka, że czas ucieka. Zwalnia, przyspiesza, albo go nie ma. A ty grając z nim w berka, spróbuj nie rozlać mleka. Życie to taki teatr, podwórko to scena. Trwa spektakl, w komedią miesza się tragedia. A ty co z tego wyniesiesz, gdy kopiesz w kalendarz? Czy twa dusza będzie na tyle lekka, by jej ciężar wzniósł się do nieba? Ta poezja jak biały królik zaprowadzi cię do wnętrza, do zakamarku serca, w których swe skarby przed niedowiarkami ukrył wszechświat. Którą pigułkę wybierasz? Czerwona czy niebieska? Virtual czy real? Tak to rap, sztab z PRA wprowadza cię w gwiezdne misteria. Nad ziemią kopuła, a nad nią praocean. Mapa nieba to klucz do wrót Bożego Królestwa. Pod okiem złotego nauczyciela spójrz w gwiazdy i zobacz, ile ryb jest jeszcze do złowienia. Co za niefart, ileż można mieć pecha. Jak tu nie wpaść w letar, nie do, że trafiłem do pierdla. Tu jestem więźniem sumienia, na dodatek więzi mnie materia. I ciąży na mnie amnezja, nie pamiętam po co los mnie tu zesłał. Lewa półkula mózgu z prawą nie chce dojść do porozumienia. Czyżby to schizofrenia? Z doświadczenia wiem, że w chwilach zwątpienia dopadają urojenia i jedynym wyjściem z piekła wydaje się skok przepaść. Ale trzeba to przetrwać, przeczekać. Depresja to początek wielkich przemian. Każdy ją miewa, a prawda jest jedna, bolesna. Wprowadza niesmak, lecz działa jak restart. Wszyscy mamy krew na rękach, więc nie ma co się oczerniać. Tu trzeba sobie współczuć i pomagać, nie ściężać. Berzdil, zagubiony gdusz, stróż i lekarz, znów mam ten stan, łapie hausty powietrza, jak to pielca. Którą pigułkę wybierasz? Czerwona czy niebieska? Virtual czy real? Tak to rap, sztab z PRA wprowadza cię w gwiezdne misteria. Nad ziemią kopuła, a nad nią praocean. Mapa nieba to klucz do wrót Bożego Królestwa. Pod okiem złotego nauczyciela spójrz w gwiazdy i zobacz, ile ryb jest jeszcze do złowienia. Mówią, że niewiedza to stan błogosławieństwa. Potwierdzam, bo im nie wiem, tym mniej się lękam. Z drugiej strony zaprzeczam, bo gdyby nie zdobyta wiedza, to nie wiedziałbym o wielu istotnych dla mnie rzeczach. Balansuję na granicy geniuszu i szaleństwa. Przestaw litery i zobacz, że Verdil to dar Velesa. Wiem, że ten poemat będzie tematem debat. A temat jest taki, że pewnej nocy zbudziło mnie światło pleja. Wtyka kosmiczny zegar, krwawa pełnia, a z nią wypełnia się gwiezdna Ewangelia. W bractwie węża zdobywam siódmy stopień tajemniczenia. Jestem rybakiem dusz i z nocnego nieba wyławiam ryby, drażniąc przy tym krakena. Życie jest plastyczne, więc nie ubieram go w schemat. Nie ma wzoru na ścieżkę oświecenia. Trzeba iść za głosem serca. Tyle na temat Ema Verdil, strażnik kosmicznego drzewa. Ejła.